Dzień doberek, niebywałe, co? No, to jest mój pierwszy filmik od mojego live'a. Jest dzisiaj, słuchajcie, 5 chyba, albo 4? Nie wiem, 4 albo 5 czerwca. Boże, kiedy ten maj przeleciał. Kwiecień, maj przeleciały tak, że ja po prostu powiem wam, że nie kumam w ogóle. Ale już przeleciały. Mamy właśnie godzinę po 9. Ja wyszykowałam młodzież do szkół i chyba jeszcze się żdżemnę razem z Lalu. A Lalu, już patrzcie. Jeszcze się na chwilę położymy. Zobaczcie, tu jest Lalu. Dzień dobry, Lalu. Dzień dobry. Śpisz? Śpisz jeszcze? Tak. Pośpimy jeszcze? Powiedz, czy pośpimy jeszcze, co? Pośpimy jeszcze trochę? Lalu, 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 patrz, jaki to słodziak jest. To jest takim słodziakiem. Lalu jest słodziak. O nie, ale nie wstawaj. Nie uciekaj. No i co? Co ci to dało? Ty tylko to widało. Ty to dało kotowi? Gdzie kot stał? No przecież i tak chcesz jeszcze spać, to śpi. No. Lalu. No, także słuchajcie, ja jeszcze się troszeczkę podżemam i stwierdziłam, że jeżeli dalej naprawdę będę nagrywać jeszcze, to myślę, że to będą właśnie takie składane vlogi. Będę chciała poprzez takie właśnie vlogi wam pokazywać po prostu, co u mnie, jak wygląda moje życie. Uważam, że takie pokazywanie czegoś, co po prostu jest takie normalne, naturalne, jest chyba najfajniejsze niż takie coś, co robimy jakby specjalnie pod oglądalność. No więc kto będzie chciał, ten będzie oglądał. Ja tylko proszę o komentowanie. Tak naprawdę, jak zostawicie łapkę do góry, też super. Jak ktoś przybędzie, też super, ale byście się udzielali. Bym czuła, że po prostu nie robię tego w las. No, na sobie mam w ogóle, słuchajcie, bluzę nową, jakby ktoś pytał. Jest przepięknego koloru różowego. Właśnie ostatnio pokazywałam u Madzi, u której byłam właśnie na kawie, że właśnie ją dopiero zakupiłam. Kamerka jak zwykle tutaj przekłamuje. W ogóle to nie jest taki kolor. Nie wiem, jak on to pokazać, bo naprawdę kamery przekłamują kolory. To jest taki przepiękny barbiowy kolor. To jest taki Barbie kolor i widzę, że tu nie widać go. Barbie kolor to nie jest taki, jak tutaj teraz widzicie. Ja nawet nie wiem, co to taka brzoskwinia tu wychodzi. A to jest taki przepiękny barbiowy różowy. Śliczny. No, także kupiłam ją w Primanim za piątaka. Także dajcie znać, czy będziecie chciały takie codzienne vlogi. Ja postaram się na przykład nagrywać, dajmy na to, z 3 lub 4 dni, w zależności oczywiście od tego, ile się też będzie działo, a że u mnie się niewiele dzieje, to po prostu codziennie do was coś pogadowuję. Będę wam pokazywać poprzez te vlogi po prostu to, co się u mnie dzieje. Będę wam coś opowiadać, być może będę wam coś odpowiadać na jakieś wasze na przykład pytania, czy też propozycje pod filmami, jeżeli będziecie jako takowe zostawiać. Pokażę wam oczywiście coś z mojej pielęgnacji, jakieś nowości, co u mnie się pokaże. Jak coś nowego ugotuję, to wam oczywiście pokażę przepis. Takie codzienne vlogi, zobaczymy. Wczoraj właśnie myłam włosy, słuchajcie, i bardzo lubię moje włosy po szamponie Palmersa. Nie muszę już tego oczywiście powtarzać 1500 raz. Przepięknie pachną kokosem. I na dodatek jeszcze przebija się banan w tym zapachu. Także kokos, banan, tak, to moje nuty zapachowe. Może nie wyglądają one na zdrowe. Jeszcze powinienem tylko olejek jakiś w końcówki i będzie ok. Ale właśnie użyłam, słuchajcie, tej maski takiej z Garniera. Food coś tam, hair chyba? Bananowej. Polecam wam ją bardzo gorąco, jest bardzo fajną maską, możecie ją używać na 3 sposoby. Zrobimy sobie kawcie, ale to myślę, że dziś dopiero za jakąś niecałą godzinkę. Ma też mnie odwiedzić właśnie dzisiaj Karola, ja dzisiaj mam wolne, dzisiaj środa.
Ostatni mój dzień wolny, teraz w poniedziałek, wczoraj był wtorek, tak, wczoraj był też dzień wolny i odpoczywałam, gdyż w poniedziałek mieliśmy tutaj imprezkę, taką, wiecie, grzeczną, w sensie, że coś wypiliśmy, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, no i z czego bardzo się cieszę, bo właśnie będąc u Madzi na kawie w Edynburgu, Madzia to już wiecie, że to jest dziewczyna, która mnie oglądała, czyli Wicka, a teraz koleżanka, z czego mega się cieszę, bo załapałyśmy wspólnego bakcyla, także naprawdę super, bardzo mnie to cieszy, że kolejna bardzo, bardzo fajna dziewczyna, no i że mamy właśnie okazję poznawać się bliżej. I właśnie będąc u niej na kawie, słuchajcie, wymyśliłam, że kurde, czekajcie, wtorek mam wolny, środę mam wolną, może tak po prostu przyjedziecie do mnie, spakujecie sobie po prostu rzeczy i spędzimy po prostu sobie fajnie wieczorek i rano sobie spokojnie po kawci, po śniadanku pojedziecie. I tak też się stało, także spędziliśmy fantastycznie, słuchajcie, poniedziałkowy wieczór. Madzia z mężem przyjechali i z córeczką, Sarą. Poznali moich przyjaciół, bo była też właśnie Karolcia, przyjechała z Anią, czyli z córcią. Był też Krzysio i drugi Krzysztof, także. Także super, posiedziałyśmy z Magdą. Chłopaki oczywiście wypaleni byli szybciej. Krzysztofy poszli koło godziny chyba przed pierwszą. Tomasz, Madzi, słuchajcie, odpadł nam po godzinie około 1:30, a my niezniszczalne po prostu atomówki poszłyśmy spać przed godziną 5. No a o 7:30, słuchajcie, wstawałam szykować dzieci do szkoły, także taka historia. No i oczywiście Sara też wstała szybciej, także koło godzinki, słuchajcie, chyba 9:10, piliśmy kawę, to znaczy oni pili jeszcze, byłam trochę, nie do kawy, to za wcześnie było dla mnie na kawę nawet. I posiedzieliśmy, pogadaliśmy jeszcze, poopowiadaliśmy sobie wrażenia z imprezy, no i co? I pojechali. Także mega się cieszę, a w sobotę tą też się będę widziała z Madzią, bo wychodzimy sobie, znowu mamy babski wieczór, gdyż udało mi się wyprosić wolną sobotę w pracy. No, także pracuję czwartek, piątek, sobotę mam wolną i pracuję niedzielę, a później na przyszły tydzień dopiero będziemy ustalać grafik jutro. No, także zobaczcie, już jest 10 minutek, także ja już spadam, jeszcze sobie położę się gdzieś na jakieś pół godzinki i jak wstanę, to sobie jeszcze podyskutujemy. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać takie vlogi. Dajcie oczywiście znać koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Bardzo proszę, czy chcecie, czy nie chcecie. Będzie w tych vlogach po prostu miszmasz. Będzie naprawdę wszystko. Ale będzie mniej filmów takich właśnie stacjonarnych, w których siadam i tylko i wyłącznie maluję się tam jakąś jedną paletką, czy robię Wam czegoś test. Po prostu będzie to podczas vlogów. Takich normalnych, naturalnych, codziennych. Dlatego, że vlogi naprawdę w statystyce mojej przynajmniej największym cieszyły się powodzeniem. Także może do nich wrócę i zobaczymy, przekonamy się. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda moja skóra z samego rana. I jadę w niedzielę na bruzdy. Mam nadzieję, że znikną mi te tutaj, widzicie? Te właśnie, które nie zostały dobrze zrobione ostatnim razem. Także ta area będzie teraz poprawiana. Mam nadzieję, że będę zadowolona. W drugiej kolejności będą oczy, ale to już troszeczkę później. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić przed wyjazdem do Polski. 1 lipca, słuchajcie, lecę do Polski. Lecę do Polski, zawożę dzieci. Jestem tam 2 dni i wracam. Także ja 4 lipca wracam i później już na wakacje lecę 24. Czyli tak naprawdę wolne będę miała już chyba od 20 albo 1, albo 2. Nie pamiętam, bo wiem, że to wypada tak, że poniedziałek, wtorek, środa ja mam wolne, a lot chyba mamy albo czwartek, albo piątek. Nie pamiętam teraz, wszystko posprawdzam, to będę Wam dawać znać. Kładę się jeszcze na chwilę i do zobo, do zoba, do zoba! Okidoki, kochani, ja wstałam, ale słuchajcie, jak już jesteśmy w temacie vlogów, to pokażę Wam, w ogóle będę robiła też odświeżanie szafy, w sensie będę wypierdzielała wszystko z szafy po to, żeby zostawić w niej tylko to, co wiem, że będę nosić. Ale chcę Wam pokazać 3 rzeczy, jakie zakupiłam właśnie ostatnio w Primanim. Czekajcie tylko, żebyście tu nie spadli mi. Okej, okay, więc zakupiłam taką rzecz, która tam jest pranie na. No dobra, bo zaraz się ktoś przeczepi. Czy ja suszarki nie mam? Mam. Patrzcie. Takie coś. To jest takie na cycki.
I wzięłam to, zobaczycie, może zobaczycie, bo już teraz nie pamiętam. Nie pamiętam teraz, czy wybrałam tą rzecz, czyli tą taką żakietą marynarkę, czy ja ją wybrałam jako produkt backup, czyli taki, który jakby zastępczy, że jeżeli nie ma tych, które wybieram przy współpracy, to jakby wybieram takie jeszcze dodatkowe, zawsze dwa produkty, dwie rzeczy, że jak czegoś nie ma, jest out of stock, to wtedy dają mi to właśnie z backupa. Jeżeli to będzie tam biała marynarka, to właśnie to wzięłam z myślą o tej marynarce. Zakładacie to na biust, to przepięknie, fajnie trzyma, to jest też fajna rzecz na lato, ale właśnie z zamysłem, że na to założyłabym tylko i wyłącznie żakiet marynarkę. I taka fajna opcja na lato. Kolejną bluzkę pokażę Wam, bo jest, uważam, po prostu przepiękna. Co mi się w niej podoba? Kolor ten krój i to wszystko. Zobaczcie na ten kolor. Oczywiście tutaj jak zwykle troszeczkę przekłamane, aczkolwiek widać, że jest to szary, atłasowy taki materiał, na pewno też to widać. No i ona jest, słuchajcie, z takim przepięknym pomarańczem. Do opalonej skóry jakiegoś fajnego pomarańczowego makijażu, po prostu cud, miód i orzeszki. To było na, słuchajcie, sekcji piżam, ale ja zamierzam to zakładać latem do spodni, spodenek, po prostu na taki żakiecik czy marynareczka i naprawdę super ekstra. Bardzo mi się spodobał kolor. No i sukienka. Sukienka, jaką wzięłam tak naprawdę z myślą o tym wyjściu, które mamy mieć teraz w sobotę, ale czy ją założę, nie wiem. Nie wiem. Wiecie, że ja nie lubię efektów w ogóle takich tych printów zwierzęcych. Wiecie to już. Zwłaszcza jakieś takie te węże, skóry węża, żmij i jakieś panterki, tygryski i te sprawy. To tak jakby nie mój świat. Ale ta sukienka wydawała mi się być fajną. No i ona nie jest zła. Jak widzicie, ona się tak właśnie fajnie mieni, więc na wieczór naprawdę spoko. Jeszcze się zastanowię. Tutaj ona ma właśnie fajny tył, ponieważ tu plecy są odkryte. Biust zakryty i z tyłu właśnie te wiązanie. Także zobaczymy, czy jeszcze w niej wyjdę, czy nie. Może Wam coś na Insta wrzucę. W każdym razie tutaj ten tył jest troszeczkę na mnie przyluźny. I ja nie kumam. Ona jest na mnie obcisła, opięta, a tył jest tutaj tak luźny, więc zobaczymy, czy ją założę. Kosztowała mnie chyba 10 czy 13 funtów, także nieduży pieniądz, czy założę, czy nie, to się nic nie stanie. Także to by były moje trzy nowe rzeczy z Primarka. Tak patrzę, czy coś mam wziąć. Gumki w sumie powinnam wziąć, albo opaskę, ale tu opaski chyba nie mam, to weźmiemy sobie gumkę. Jeszcze Olivia, tutaj w ogóle też jest książka, też Wam pokażę. Książkę, którą zaczęłam wczoraj czytać, ale jeszcze nie dokończyłam, bo już byłam bardzo, bardzo śpiąca, ale zaczęłam czytać i zamierzam ją skończyć. Nie wiem, czy czytałyście, jak nie, to Wam mogę polecić, bo fajnie się zaczyna, więc czuję, że fajnie mi się będzie ją czytało, więc zostawiam ją na łóżku. Kupiłam też Oliwce jeszcze, ale to już w sumie chyba mniej ważne. Taki topik sobie Olivia wzięła. To jest taki trochę crop top, ale nie aż taki krótki z serduszkiem. I czarne leginsy, słuchajcie, znowu czarne leginsy. U niej wszystkie leginsy, można powiedzieć, że są na jedno kopyto. Czarne, zwykłe, mają tylko tutaj dziury na kolanach. Także to jeszcze kupiłyśmy. I co jeszcze kupiłyśmy? I chyba to wszystko. Teraz pójdziemy sobie, słuchajcie, zrobić kawę. Patrzę, czy koty mają jedzenie. Mają pranie, muszę pościągać, słuchajcie, z kaloryferów, z grzejników. No, tu jak zwykle miszmasz, jeden wielki bałagan. Jeszcze Oliwia kupiła, słuchajcie, bluzkę. Bardzo ładną zresztą. Czekajcie, tylko tak patrzę, bo tu pełno okruchów. Tu chyba dzisiaj rano ktoś jeszcze tu urzędował, zanim ja w ogóle się położyłam. Tylko tak myślę teraz, kto? Chyba młody. Ale przecież to norma, to norma, to się nic nie dzieje. Oli kupiła swojemu chłopakowi takową rzecz. Bardzo fajna koszulka zresztą, tak swoją drogą. Wydaje mi się, że też bym kupiła ją swojemu mężczyźnie. Taka, wiecie, jeżeli chodzi o te tutaj, te nazwy, te metki, to mnie nie pytajcie, bo się nie znam. Ale taka, te znaczki już często widuję u mężczyzn, więc chyba to jakieś takie trochę w Szkocji popularne, bo w Anglii nawet nie wiem. I ona kosztowała, gdzie ty jesteś ceną, ona już chyba obrywała. Ona kosztowała, normalna jej cena rzekomo regularna to 55, a Oliwia dała 25. Także tak jakby, no, pół ceny można powiedzieć. Także 25 funtów, wiesz, rozumiecie to? 14-latka kupuje, kurczę, swojemu chłopakowi bluzkę za 25 funtów, gdzie ja mam 14 lat, to ja w ogóle ja nie wiedziałam, co to nawet taka ilość pieniędzy.
Muszę jednak tę szafkę zamknąć, bo zrobię sobie kawę z ekspresu. Także dziś kawcia z ekspresu. Poczekajcie, może tu was postawię. Jeszcze chyba nie staliście. Boję się tylko trochę o tą kamerkę, wiadomo. O, no i pięknie. Teraz widzicie moją niedokończoną tapetę. Bardzo mi się to podoba. Przynajmniej będziecie mieli co komentować. Nie? Dobra, ja biorę sobie szklankę, słuchajcie, kubek. Wzięłam ten od Krzysia, dostałam taki zestaw właśnie na urodziny od Krzysia, więc w nim sobie dzisiaj zrobimy kawcie. Czy jakieś dzisiaj mam plany? Nie. Na razie mam plan taki, że oj, właśnie pisała do mnie Karolcia, że koło godziny 12 wyskakujemy, słuchajcie, razem na solkę. Także idziemy na solarium. Pewnie pójdę na 9 minut i to będzie teraz moje takie, wiecie, przejściowe, dlatego że w niedzielę jadę na zabieg i będę miała robione, słuchajcie, bruzdy. Na razie umówiłam się właśnie na bruzdy, tak jak wam powiedziałam. Dobra, czekajcie, tylko pyknę sobie kawcie tu. Już, chodź tu kubek. Spróbujemy. Także jadę, słuchajcie, na bruzdy. Będziemy sobie robić, jak widzicie, tutaj teraz jestem bez przekłamania, bez filtrów, bez niczego. Jestem w świetle dziennym totalnie, bo tutaj mam przed sobą okno. I widzicie, no jak nieładnie wyglądają tutaj te linie. Widzicie? I mało tego, ja miałam robione te bruzdy i teraz jak tak sobie tutaj właśnie tak mocno macam, to ja naprawdę jeszcze czuję jakby tą minimalną pozostałość tego produktu, który no niestety ale nie został dobrze rozprowadzony pod skórą. Mam nadzieję, że to się poprawi jak zrobię. Kawcia się robi, bardzo głośno chodzi mi ten, no, bardzo głośno chodzi mi, słuchajcie, ten ekspres do kawy. Ja nie wiem dlaczego. Słyszycie? Da, będzie syczał. Coś czuję, że chyba przede mną kupno, słuchajcie, nowego ekspresu do kawy. Widzicie? O, kawcie robię tą. Także latte. Ujdziemy sobie, zrobimy tylko pielęgnację z racji tego, że idę na solkę. No i dobra, dobra, jestem już w miejscu dowodzenia. Przybywam z moją kawcią. Niam, 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 niam. Czekajcie, przesunę się do was. Nie wiem, czy jest obraz prosto. Oczywiście, tak, znowu jestem nieprzygotowana do zajęć. I pokażę wam szybciutko, jak ja czynię moją pielęgnację. I potem się naświetlam. Naświetlam sobie, już wam pokażę znowu, które okolice. Jeżeli nie pamiętacie, to jest to właśnie takie urządzonko. Jest to Love My Skin. I jest, są to takie czerwone LEDy. Takie trochę jakieś i przeciwzmarszczkowe, i skóra ma wyglądać i młodziej, ale właśnie przede wszystkim anti-aging compact. Włączam sobie to światełko, przyciskam, jak widzicie, działa, pewnie teraz bardzo świeci. I przykładam sobie, słuchajcie, to działa w ten sposób, że to chyba jest ustawione na bodajże albo pół minuty, albo na minutkę. Już teraz nie mogę sobie skojarzyć, ale chyba minutkę albo pół. O, i widzicie, nie wiem ile minęło. Możecie sprawdzić. Teraz przykładam sobie z tym, że to właśnie przykładacie i trzymacie dokładnie w tym konkretnym miejscu. Także tak naprawdę tutaj jest taka moja area jakby najbardziej, gdzie skupiają się te linie mimiczne. Czoło, na czole czasami robię sobie jeden po prostu taki tutaj na środku i robię jeszcze okolice oczu. Więc ja po prostu sobie zastosuję tą maszynkę tak tu, jak już widziałyście. Druga strona i to jest tylko w tym jednym miejscu, bo jak widzicie światło idzie aż tutaj prawie, że pod ucho. Także to jest ta taka moja area, gdzie jakby najwięcej mam linii mimicznych i zmarszczek. Potem przykładam sobie tu, przy czym oczy będę chciała mieć zamknięte, tu i tu. Czyli za 3 minutki do was wracam. I teraz kochani, jak już skończyłam moje naświetlanie, po minucie na całą twarz pokażę wam właśnie co robię. Biorę wacik, wzięłam teraz nową buteleczkę, otworzyć muszę nową, gdyż już moja się właśnie poprzednia zdenkowała. I jest to nic innego jak Clarins Water Comfort One Step Cleanser i jest on przeznaczony do normalnej i suchej skóry. To jest z wyciągiem jakiejś wody z brzoskwini. Także biorę sobie na wacik i przejeżdżam sobie po twarzy, czyli to jest taki fajny oczyszczacz. Także ściąga to po prostu wszelkiego rodzaju, no jak się to mówi, nie niedoskonałości, tylko
Zanieczyszczenia. Teraz rzecz druga, jaką robię, jest to użycie toniku i jest to w tym przypadku Extra Comfort Tonic Lotion with Aloe Vera bez alkoholu Clarins. To jest ten i to jest ten, który ja Wam mówiłam, że to będzie chyba mój ulubiony tonik. Jak na razie z takich, które posiadałam i z tego, co pamiętam, to chyba najfajniejszy. Chyba najfajniejszy, najprzyjemniej mi się go, słuchajcie, używa. Przepięknie pachnie. Nie wiem, dlaczego właśnie jest napisane aloe, ale ja nie wiem, ja tu wyczuwam coś fajnego. Coś właśnie takiego jak peach. Troszeczkę. Ale bardzo fajny, rześki, taki odświeżający też. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten produkt i Wam też mówiłam, że chyba raczej, no zobaczymy jeszcze jak go zdynkuję, ale wydaje mi się, że chyba do niego powrócę. Bo też Wam mówiłam, że chciałam przetestować inne z tego Clarinsa, ale jak sobie sprawdziłam na dłoni, na evencie, to no niestety drażnią mnie tamte zapachy. A ja tak mam. Ja po prostu jestem freak zapachowy i u mnie musi mi się coś podobać, jeżeli chodzi o zapach, musi pachnieć ładnie, żebym ja naprawdę mogła to zastosować. Jak coś ma już zapach, który mnie drażni, to niestety jest to już niemożliwe. No i jak widzicie, jednym wacikiem przeleciałam całą twarz. Produkt będzie bardzo wydajny, bo ja już go troszeczkę mam. Używam go codziennie, rano i wieczorem. Czekajcie, bo mi maseczka spadła. Można powiedzieć, że jest to taki produkt uzależniający. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam mojej pielęgnacji bez użycia tego toniku. Rzadziej używam, słuchajcie, właśnie też ten peeling na przykład. Ten z dr Jarta, używam go, słuchajcie, nie wiem, 3 razy w tygodniu, to jest chyba max, a też słyszałam, Madzia chyba nawet mi to mówiła, że powinnam używać tak naprawdę i peelingować sobie twarz codziennie, ale ja nie wiem w końcu, powiem Wam, że nie jestem jakimś tam znawcą, ale wydaje mi się, że chyba to by było za często. Co, dajcie mi znać w komentarzach, czy jak często stosujecie jakiekolwiek peelingi do twarzy. Bardzo proszę, napiszcie mi. No i jedziemy moją ulubioną, ukochaną pielęgnację, bez której też sobie jakby nie wyobrażam w ogóle dnia. Pierwsza rzecz to jest Christian Breton Serum Elixir. Tak to wygląda. Gdzieś mam jeszcze jedno opakowanie, bo ledwo sobie zdążyłam zakupić, a na spotkaniu z Madzią, którą poznałam na evencie wtedy, w sensie, że spotkałyśmy się pierwszy raz podczas eventu, to właśnie dostałam od niej w prezencie również te serum. Także bardzo się cieszę, bo ledwo skończy mi się jedno pakowanie, będę mogła używać kolejne. A jak wiecie, poprzednie, które już wszystkie wykorzystałam, bardzo też lubiłam, więc na pewno cały czas będę, wydaje mi się, pod oczy wybierać coś z Christian Breton. Nie wiem dlaczego, ale bardzo się lubię z tymi produktami. Moja okolica pod oczami wygląda na bardziej wypoczętą, na taką nawilżoną. Wydaje mi się, że moja skóra mi się po prostu odwdzięcza za te dobroci, które ja jej tutaj... No, które ja jej co? Które ja jej zapewniam. O, słowo zgubiłam, nieważne. Także wklepiemy sobie to ociupinkę. I rzecz druga to jest właśnie ten taki Gold Eye Cream. Poczekajcie, Eye Contour Cream ze złotem i ekstraktem z kawioru. Bardzo proszę. I bardzo proszę. Tak to wygląda. Jest on właśnie z taką... Jest on z taką... no, z takim aplikatorkiem, z taką pompeczką. Biorę dosłownie tyle. Pod oko, pod drugie oko. I delikatnie sobie tutaj wycieram, ale naprawdę bardzo delikatnie. Tutaj widzę, że mi za nisko trochę wyjechało i jeżeli chodzi o kontur, to też sobie tutaj daję na powieki. Ale jak wiecie, to mi się nic nie dzieje, więc żeby urozmaicić cokolwiek na vlogu, będę musiała, no wiecie, po prostu czasem gdzieś no wyjść z domu, nie tylko tak w domu Wam gadać, bo Wam się po prostu ta forma znudzi. Także piszcie, jak macie jakieś propozycje, co byście chciały na przykład zobaczyć. Ja oczywiście w miarę moich możliwości na coś, jak się zdecyduję, to może uda nam się to wprowadzić, ale piszcie, co by Was interesowało. Jakie sklepy byście chciały na przykład właśnie tutaj zobaczyć, co byście chciały zobaczyć tutaj. Więc może wspólnymi siłami uda nam się coś tutaj zorganizować. Ok, i teraz tak, powinnam nałożyć moje te Extra Firming Fitoserum, ale zazwyczaj nakładam je wieczorem. W ciągu dnia co prawda też, ale nie wiem, zastanawiam się, czy nałożyć je teraz, ponieważ będę szła, słuchajcie,
To jest day or night care, ale wiecie co, ja będę szła na solkę, więc może pozwólmy, że nałożę sobie go tylko tu, tylko na tą okolicę i nigdzie więcej. I to jest serum, którego nie masuje się, tylko po prostu się wklepuje. O, jego się tutaj tak nie rozciera, on właśnie ma tendencję do rolowania się, słuchajcie, dlatego trzeba go wetrzeć, nie wetrzeć. Wklepać, nie masować i poczekać, aż wyschnie. Dam go też tutaj, o, tak tą resztką, którą czuję pod palcami. Powklepujemy. Ok, czekam, aż mi tutaj to wszystko wyschnie, żeby móc zastosować krem. Jeżeli chodzi o krem na dzień, używam Extra Firming Wrinkle Control Firming Day Cream. I to jest do każdego typu skóry, cery, clarins, dokładnie ten kremik. Uwielbiam te kosmetyki za zapach, za nawilżenie. I uwierzcie mi, że moja skóra naprawdę, naprawdę im za to i mi za to dziękuję. Widzę to w stanie mojej skóry. Ok, troszeczkę pociągnę sobie na szyję. Na razie, jak widzicie, właśnie nie mieszam. Mam też ochotę, bardzo mam ochotę przetestować serię z Bielendy. Natomiast tam raczej się nie skupię na krem. Na pewno nie skupię się na kremie. Raczej w kremie nie będę szła, ale jakiś serum z chęcią bym przetestowała z tej nowej, całej takiej linii fajnej, kolorowej. Coś z tej Juice, coś tam. Także na pewno coś będę chciała sobie przywieźć. Nie pamiętam, czy mam też wykupiony w tą jedną stronę bagaż, słuchajcie, ten taki 15 kilo i czy mogę tam mieć właśnie te kosmetyki, czy też nie. Jeżeli nie, to myślę, że zakupię je pierwszego dnia, jak będę w Polsce, a na drugi dzień już zamówię sobie kuriera, żeby to właśnie odebrał od mamy i wtedy 3 dni i to wszystko będzie u mnie. Więc do mojego wyjazdu zdążyłabym wtedy Wam jeszcze coś potestować. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko zrobię. Jeżeli kupię mało, to raczej kurier, no nie bardzo, ale wydaje mi się, że dzieciom będę wysyłała właśnie stąd rzeczy kurierem, bo też nie pamiętam, czy wykupywałam bagaże, czy nie, ale chyba nie. Chyba nie wykupywałam, dlatego że liczyłam się z tym, że i tak kurierem wszystko muszę władować, bo jednak dzieci tam będą miesiąc, Oliwia będzie prawie 2 miesiące, no ona będzie całe wakacje, dlatego że prosto z Polski jeszcze chyba Łukasz ją weźmie z powrotem do Hiszpanii, także ona jeszcze posiedzi troszeczkę u taty. Więc siłą rzeczy to tak naprawdę no, potrzebują sporo ciuszków, więc myślę, że właśnie wszystko będę im nadawać kurierem. No i teraz rzecz ostatnia, coś na usta, ażeby tylko mieć, wiecie, lekki połysk, lekkie nawilżenie, to polecimy sobie Kiko. Kiko niezawodna, nie dość, że nawilża, to daje fantastyczny efekt na ustach, takich mokrych, nawilżonych ust. Polecam serdecznie. Jedno już Wam mogę powiedzieć, że więcej nie zakupię tego olejku. Ja mam je dwa. Mam drugi, mam dokładnie te dwa olejki i muszę Wam powiedzieć, że no niestety, ani jeden, ani drugi u mnie się nie sprawdzi z racji tego, że ten jest fajny, ale szkoda, że farbuje, że koloryzuje usta na taki mocny róż i że ten róż na tych ustach zostaje. Gdyby był takiego kolorku jak tu w opakowaniu, byłoby super, ale niestety jest on ciemniejszy. Także za każdym razem, gdy go dokładacie, to pigment jakby na ustach zostaje, a potem dodajecie sobie tylko połysk. Więc no, to jednak nie mój kolor. Ten jest ładny, ale wiecie co, jak na cenę 19-20 funtów, to wydaje mi się, że możemy sobie kupić zupełnie coś tańszego. Zdecydowanie bardziej już Wam polecam polecieć po 16 funtów właśnie te błyszczyki, słuchajcie, z Fenty. Także generalnie wybrałabym dzisiaj już Fenty zamiast Clarins. To jest taka moja opinia. Nie dość, że Clarins jest droższy, a tak naprawdę jedno i drugie fajnie, naprawdę nawilża te usta. Tutaj jeszcze spoko, bo jeszcze jest tylko ten złoty brokacik na ustach, ale ogólnie i za kolor, i za wykończenie, i za to, że właśnie ten błysk jest jeszcze też taki fajny, lekko powiększający, plamperujący. Jak widzicie, tutaj mam już resztkę, tutaj w ogóle już chyba nie wiem, czy coś jeszcze wycisnę. I jeszcze mam gdzieś ten trzeci. Ten ostatni kolor różowy, właśnie gdzieś mam w torebce, bo go cały czas używam. To właśnie bardzo gorąco Wam je polecam. I co? No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację. Czyli na pewno z Karolcią właśnie widzimy się na kawci. Zastanawiam się, czy wejdziemy do mnie, czy może sobie gdzieś pójdziemy po prostu usiąść. Bo wtedy bym zajrzała do jakiegoś jeszcze sklepu. I jeszcze Wam tylko pokażę, bo Wam nie pokazywałam.
Pokażę wam, co zakupiłam ostatnio właśnie w TK Maxie i w... I gdzie jeszcze? I w Superdżabie, jak byłam właśnie w... Słuchajcie, w Edynburgu, jak właśnie się spotkałam z Madziulą. Co zakupiłam? Zakupiłam, słuchajcie, olejek do ciała, ten z Benefit. Na pewno go znacie, ja też go już widziałam wcześniej w, na stoisku Benefit, ale nigdy go jeszcze nie zakupiłam. Podoba mi się bardzo opakowanie i jak zwykle szkoda mi go wyrzucać. Cała ja, także, ale wyjmuję już. Opakowanie może mi się tutaj na coś przydać, wiecie, fajne jest. Ja je sobie zostawię, zobaczę jeszcze na co. Ale właśnie fajne też na pędzelki czy na cokolwiek do przytrzymania, spoko. Także to, słuchajcie, zakupiłam za... Już wam mówię. Wiem, że regularna cena jest troszeczkę większa, bo coś koło 20. Jadam 12,99. Pachnie bardzo, bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, nawet nie wiem czym. Ale bardzo delikatny jest to zapach, słuchajcie. Bardzo delikatny. Nie wiem w sumie, dlaczego też jest taka cena. Ja sobie muszę o nim troszeczkę poczytać. Dajcie mi znać, czy wy go znacie, czy używałyście. W każdym razie taka butla i tutaj jest pojemność. Ile? 75 ml i dałam 13 funtów, więc naprawdę fajnie. Także ja olejki do ciała bardzo lubię. Zobaczymy tylko, jak on się sprawdzi, czy faktycznie będzie nawilżał, czy nie będzie też się przyklejał. Bardzo ładnie pachnie, bardzo mi się podoba zapach. Kolejną rzeczą jest Hawaiian Tropic Beach Dreams Fragrance Mist Shimmer Edition. I to wzięłam z myślą... Zapach jest bardzo ładny, bo zapach jest taki, słuchajcie, właśnie bardzo letni. Nie chcę się teraz psikać, bo tak jak mówię, będę szła na solkę, ale widzicie te drobiny? To na ciele on zostawia właśnie takie drobinki. I to są drobinki nie mieniące się, tylko srebrne. Więc jeżeli byście chciały mieniące, to na pewno nie to. Tutaj są tylko i wyłącznie drobinki perłowe, srebrne, które zostają właśnie na ciele. Rzeczy następne, kolejne, to kupiłam właśnie w Superdrugu i było 3 za 2. I wtedy właśnie, nie wiem, ale któraś z rzeczy mi się wliczyła. Słuchajcie, coś jeszcze jednego było. Jeszcze coś jednego. A, błyszczyk jeszcze kupiłam. Już wiem, z NYXa błyszczyk, mam go chyba w torebce. Była promocja 3 za 2, więc jedna z tych rzeczy po prostu mi się jakby wliczyła za free. Szukałam kredek niebieskich. Jak wiecie, uwielbiam ostatnio robić sobie dolną linię wodną na niebiesko. Tutaj mam kredkę Emily, to była kredka od mojej Moni i ją używałam. No i teraz właśnie zakupiłam sobie dwie. Jedna jest taka turkusowa, a druga nie. Zaraz wam poczekajcie, pokażę, tylko znajdę ten mój nożyk i spróbuję to sobie tutaj rozparcelować. NYX Off Tropic Pro Liner i to, o wiecie co, złamane jest. No nie wierzę. Złamana. Wiecie co? Było złamane. Serio, to nie moja wina. Mam nadzieję, że sobie to uratuję, wcisnę. Było złamane. No dobra, nieważne. Jak widzicie, wszystko się może zdarzyć. Mamy na żywo. No i tak to wygląda. Zaraz zastosujemy sobie kawałeczek na... Ale się wkurzyłam. No wiecie co? Kupiłam złamaną kredkę. Ale to może przez to właśnie rzucanie takie, słuchajcie, w tym sklepie. No ona się tutaj łamie. No i będę musiała niestety tutaj to jakoś sobie... Będę musiała coś z tym zrobić. Ok, w każdym razie bardzo ładny niebieski kolor. Fajnie, bo miękka. Ok, i to jest NYX Slide On, Glide On, Stay On and bla bla bla, Turn On Waterproof. O, Extreme Shine Eyeliner. O, to chyba tego nie wiedziałam. Uwaga. O, ładny. Ładny, turkusowy. Sprawdźmy na oku. Będzie jaśniejszy. Jaśniejszy i ma być jakiś tam shine, także zobaczymy zaraz. No jest dużo jaśniejszy i taki troszeczkę perłowy, ale też ładny. Nie wiem, czy widać. Tutaj dałam za dużo, to w ogóle się nie patrzcie za bardzo. Dałam za dużo, oko niemalnięte i wiecie, jaki to jest efekt. Ta jest faktycznie shine, ona jest taka troszeczkę jakby z efektem perłowym. Też ładnie wygląda, też będzie fajnym kolorem. Teraz wam pokażę właśnie obie na skórze. Są strasznie mięciutkie. Ona ma takie drobinki troszeczkę srebrne, co nie wiem, mam nadzieję, że mnie tylko nie będzie podrażniać oka. No i tą też wam pokażę, także pokażę wam obie. Tak wyglądają te kolorki. Takowe. O, i to mam na tym oku, a to mam na tym oku. Także jeszcze poprawię tylko tuszem i naprawdę będzie spoko. Chyba nie wiem, które oko mi się bardziej podoba, ale jak na tą chwilę to chyba to. Więc to oko poprawię tą jasną kredką. Po to, żeby się jednak tak bardzo jakby nie odróżniało od tamtego.
Albo do tej dodam ociupinkę też tej. O, nieco przyciemnia. No i na razie tak zostawię. Niech sobie to już tak będzie. Nikt nie będzie mi się tam przyglądał z bliska. W każdym razie tak wygląda oko z samą tylko i wyłącznie, wiecie, linią wodną. Mi się bardzo podoba. Czekajcie, co ja chciałam zrobić? Uczesać, jeszcze wyczesać moje brwi. Także wyczesuję je też codziennie. I robię to właśnie delikatnie. I zazwyczaj ta rzęsa, która ma wypaść, po prostu zostaje na szczoteczce bezproblemowo. Okej, gdzieś tu czułam jakiś włosek. I rzecz ostatnia, jaką zakupiłam, to taki zestaw pędzli. Przy czym nie wiem kompletnie, co to jest za. Nie wiem, co to są za pędzle, jaka marka, co to jest. Tu jest taka literka MM. Nie wiem, jak znacie, to dajcie znać. Tutaj, jak widzicie, jest właśnie na tej skupce, jest tutaj ta taka literka, więc ja nie wiem, czy znacie te pędzle. Jak znacie, to dajcie znać, co to takiego. I tak fajnie zapakowany jest właśnie ten wachlarzowy, taki pędzelek fan. O, do na przykład właśnie rozświetlacza. Więc taki, nie wiem, ile to jest tych pędzli, bo to chyba na opakowaniu nie jest napisane. Cena regularna 3 dychy. A ja zapłaciłam 9,99. No i zaraz Wam pokażę, ile jest tutaj właśnie pędzelków. Więc ten drugi, czyli pędzelek, można powiedzieć, że do podkładu na przykład. Ja już trochę od nich odeszłam. To jest drugi. Pędzelek numer 3, czyli tutaj mamy co? Do rozświetlenia na przykład. To jest numerek 3. Tutaj mamy też taki trochę jakby do pudru. Do pudru, czyli pędzelek numer 4, 5, 6, 7, 8 pędzli. I tu mamy 4 pędzelki jeszcze do oczu. Do nakładania cieni, do blendowania, do na przykład korektora. Ten już widzę, że będzie fajny do korektora. Ten taki płaski języczkowy też bardzo lubię. Więc zobaczymy, jak się sprawdzą. Włosie jest raczej syntetyczne i powiem Wam, że strasznie milusińskie. Bardzo miłe są te pędzelki. Właśnie pokazywałam je też Madzi. Także zobaczymy, jak się sprawdzą. Nie wiem, z czego to, nie wiem, co to, literka MM. No i taki zestaw za dyszkę. Także myślę, że naprawdę super. Będę musiała tylko jeszcze sobie zakupić jakiś pojemnik na te nowe pędzle, bo tu już niestety miejsca na tym moim brak. I to wszystkie moje ostatnie zakupy. Dajcie znać koniecznie, czy po prostu taka forma filmu będzie Wam odpowiadała póki co. Jeżeli tak, to bardzo mi miło, a jeżeli nie, to na pewno coś z tym fantem zrobimy. Także bardzo proszę, piszcie w komentarzach, czy chcecie takie łączone vlogi. No, ja się tylko obawiam, że będą one długie, dlatego będę musiała je po prostu albo obcinać, urywać, albo cokolwiek, żeby jednak jakieś takie w miarę ciekawsze treści w nich Wam przysyłać. Robić długich takich filmów, nie chcę Was zamęczać, zadręczać. I zanudzać przede wszystkim. Także zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Trzymajcie się cieplutko, póki co ja się z Wami żegnam i odezwę się do Was w następnym ujęciu.